Burmistrz nie jest od kreowania polityki międzynarodowej. Natomiast burmistrz jest obywatelem, ma prawo mieć swoje przekonania, ma prawo swoje przekonania w jakiś sposób manifestować, ogłaszać, informować. Jeżeli ktoś uzna te przekonania za zgodne z jego przekonaniami, no to po prostu o tyle będzie miło. Dzisiaj sytuacja na Białorusi napawa mnie, nie powiem, że strachem, ale niepokojem. Niepokojem tym, co się będzie gdzieś tam działo. Powiem inaczej, no ja w dniu wyborów mówiłem, że obecny prezydent Aleksander Łukaszenka pewnie uzyska 82% głosów i gotów byłem się założyć, że taki będzie oficjalny komunikat, chociaż wszystkie jakieś niezależne media mówiły zupełnie o czym innym. Widzimy w mediach społecznościowych zdjęcia, widzimy filmiki pokazujące niedemokratyczność tych wyborów, sposób w jaki głosy są gdzieś różnego rodzaju worki są wynoszone. Nie wiemy, co to jest. Możemy się tylko domyślać, jeżeli ludzie na ulicy mówią, że ja głosowałem na tą i na tą kandydatkę, czy na takiego kandydata, a wynik jest zupełnie inny, no to świadczy to o tym, że nie są to wybory demokratyczne. Brak wystarczającej liczby obserwatorów zewnętrznych, no swoje też tutaj dokłada. Natomiast mówię, ja nie jestem od kreowania polityki międzynarodowej, natomiast jestem mieszkańcem Podlasia, jestem mieszkańcem Bielska Podlaskiego, miasta, które na współpracy z Białorusią korzystało. Przez pandemię nie korzystamy, bo granica jest zamknięta, nie ma wymiany młodzieży, nie ma, a mamy przecież szkoły, które mają podpisane umowy ze szkołami z Białorusi, nie ma wymiany kulturalnej Bielskiego Domu Kultury, nie przyjeżdżają do nas sportowcy grać w piłkę czy w inne dyscypliny, no bo po prostu taki nastał czas. Troszkę mnie ubodło stwierdzenie prezydenta Łukaszenki, że Polska steruje tym, co się dzieje na Białorusi w tym negatywnym znaczeniu, bo to może powodować, że reżim zostanie i będzie widział w Polsce nie przyjaciela, tylko właśnie kogoś, kto chce coś tam namieszać. A to się odbije na tych zwykłych mieszkańcach, bo jeżeli powiedzmy w lutym, styczniu w Bielsku w sklepach można było spotkać wiele osób, które robiło tutaj zakupy, zostawiało tutaj pieniądze, to dla naszych przedsiębiorców no to był to dodatkowy klient. Tego klienta dzisiaj nie ma, a jak tego klienta nie ma, no to trzeba się zastanowić, co robić, bo sami mieszkańcy no, część popytu generują, ale ten popyt, który do nas przyjeżdżał, a Bielski, no, największym miastem właśnie od przejścia granicznego w Połowcach jest, no to tu się sporo osób zatrzymywało i to, czy to artykuły przemysłowe, czy artykuły spożywcze, to nie przyjeżdżało się po bułeczkę, tylko przyjeżdżało się po cały bagażnik i te pieniądze zostawały u nas. Natomiast jak będzie dalej, no to boję się, że to się skończy i mówię, część biznesów nie będzie się mogło rozwijać tak, jak się rozwijała wcześniej. Także obserwuję tą sytuację, bo mówię, to jest nasz najbliższy sąsiad. W linii prostej do granicy mamy te kilkadziesiąt kilometrów. Miasto partnerskie Kobryń to jest 95 kilometrów w linii prostej. No jeżeli czytamy, że są wystąpienia, póki co nie słyszałem tam o żadnych ofiarach w tym mieście, no ale tam są znajomi, których miałem okazję poznać i niekoniecznie są to osoby, które są, nie wiem, u władzy, bo powiedzmy tego przedstawiciela rejona, to z racji znam, ale znam osobę, która pracuje w Domu Kultury i jest kierownikiem, nie wiem, zespołu artystycznego. Miałem okazję spotkać się z takimi ludźmi, którzy no, nie są na tych wysoko usytuowanych stanowiskach, tylko to są normalni ludzie i oni na tym będą cierpieć. Tak samo i my w Bielsku, no, nasze firmy, które tam mogłyby coś wysyłać, no teraz nie mogą wysyłać. Ale mówię, najbardziej to żal tego ruchu przygranicznego, no bo
to się odbija na naszych przedsiębiorcach, no i tej wymiany młodzieży, bo jeżeli ktoś od nas pojedzie tam, od nich przyjedzie do nas, no to jest najlepszy sposób na poznawanie się i uczenie się tolerancji.